Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie z cyklu WarNews.pl i Zła Ambasada. Dziś moim gościem Marek Meissner. Witam cię, Marku. Witam cię i witam wszystkich państwa. Marku, dość dużo w ostatnich dniach o Azji. Azji, która gdzieś się kręci wokół konfliktu ukraińsko-rosyjskiego. Dzisiaj ważne spotkanie od 2 dni w Moskwie, lider, przywódca Chin, a dzisiaj niespodziewanie w Kijowie ląduje premier Japonii. Marku, może na początku coś o tej ważniejszej wizycie, czyli co przywódca Chin przywiózł Władimirowi Putinowi? Ja zacznę od rzeczy niespodziewanej, od Girkina. Girkina, który wczoraj powiedział, cytuję, zamknij się, lepiej zamilcz, nie będzie nam wstyd, że mamy takiego prezydenta. Przekroczył czerwoną linię. Dotąd ośmielał się krytykować. Zawsze znał umiar, zawsze wiedział, kiedy się wycofać. Poszedł dzisiaj wczoraj na całość. Nie zapomnijmy o jednej rzeczy. Girkin bywa zwykle doskonale poinformowany, ponieważ turbopatrioci mają swoich ludzi wszędzie. Co miał Girkin na myśli? Ano prawdopodobnie to, co zostało dosłownie godzinę temu ogłoszone. Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział, że kraj jest gotowy do przejścia na juana w handlu z innymi krajami. Przy czym rozliczenia w chińskiej walucie będą obowiązywały nie tylko dla handlu z Chinami, ale dla handlu z Afryką, Ameryką Łacińską, Ameryką Południową i Azją. Co to jest? To jest praktycznie rzecz biorąc podporządkowanie Rosji chińskiemu systemowi rozliczeń. I pamiętajmy o jednej sprawie. Karty MIR od dość dawna nie funkcjonują na Zachodzie i nie funkcjonują w Azji, natomiast karty UnionPay, czyli chińskiego standardu, funkcjonują i mają się dobrze. W związku z tym, co wiemy, prawdopodobnie możemy powiedzieć, że to jest jakaś kapitulacja ze strony Putina i Girkin o tym wiedział. Co to znaczy dla całej Rosji? Pamiętajmy o tym, że Chiny są w tej chwili jednym z największych, jeżeli nie największych, odbiorców rosyjskiej ropy. Drugim takim są Indie. Wiemy o tym, że jak sam Girkin mówi, jak Rosjanie mówią, zacznijmy od tego, co powiedział Deripaska 2 tygodnie temu, bez pomocy chińskiej się nie obędzie. Girkin i Kwaczkow powiedzieli wręcz, jeżeli nie będzie obfitego chińskiego lindlizu, przegramy. Deripaska stwierdził 2 tygodnie temu, Chiny też nam mogą nie pomóc, mimo pomocy chińskiej możemy mieć problem z wycofaniem się z Ukrainy, a raczej z wycofaniem się z naszych ziem, z wojny. A teraz oczywiście wahadło poszło w drugą stronę, więc stwierdził, że kraje Zachodu będą musiały się pokłonić Chinom. Aha. To wiadomo, dlaczego to pierwsze stwierdzenie bankiera Putina spowodowało, że praktycznie rzecz biorąc zostało to bardzo źle odebrane na Kremlu. W tej chwili on jednocześnie zamazał tamtą sprawę i pokłonił się Chińczykom, z którymi prowadzi bardzo wiele interesów jako po prostu pośrednik, między innymi te najważniejsze interesy, które polegają na sprowadzaniu komponentów elektronicznych. I tu ciekawa sprawa. Ukraińcy rozebrali Lanceta. I co z tego wyszło? Okazało się, że elementem sterującym jest bardzo dobrze nam znany układ NVIDIA Jetson XT2. Skąd on się tam pojawił? On się pojawił z importu azjatyckiego. 90% części, jak wykrył nasz kolega Goś, 90% części elektronicznych komponentów w Lancecie ma oznaczenia zachodnie. To są właśnie te komponenty dual use, na których najbardziej Rosjanom zależy i dlatego też
bardzo Amerykanie naciskali jeszcze 2 miesiące temu na odmrożenie Kokom. Dla tych, którzy są młodzi i którzy nie wiedzą, kim był Kokom, to był to komitet sterujący, który się za czasów zimnej wojny zajmował głównie tym, żeby najbardziej zaawansowane technologie nie dostały się przypadkiem w ręce ZSRR i akolitów. Te technologie nawet były do kupienia i można je było dostać na wolnym rynku, bo nie można było jednocześnie przymknąć dostępu dla ZSRR i nie zrujnować własnego rynku. Ale mechanizm założony przez Kokom był taki, że te komponenty mają być cholernie drogie i były, w związku z tym ich sprowadzanie nie bardzo się opłacało. To działało. No i teraz Amerykanie postanowili, bo następcą Kokom był układ z Wassenaar, który służył właśnie do blokowania dostępu do komponentów dual use. Amerykanie postanowili przycisnąć, przykręcić śrubę i odmrozić Kokom. Zagadka, kto się sprzeciwił? Nie wiem, Marku. Szok. Korea Południowa. Korea Południowa, która nagle się okazało, że ma rozliczne interesy z Chinami oraz z pewnymi rosyjskimi spółkami. I dlatego być może powiem tak między nami, że ja jestem sceptyczny w stosunku do niektórych naszych zakupów poczynionych w Korei Południowej, która ma 80 czołgów T-80UD, tudzież większą ilość BWP, BWP-2, mogłaby te BWP-2 i te czołgi wysłać tam, gdzie powinny się znaleźć, bynajmniej nie jest to Rosja, ale jakoś nie ma ochoty. Także to jeżeli chodzi tutaj o Azję. Jeżeli chodzi o Azję, to jeszcze mamy ciekawą sprawę, mianowicie premier Kishima pojawił się, Fumio Kishida pojawił się na Ukrainie, i on się pojawił z gotowym pakietem. Z gotowym pakietem, przy czym powiedział, że on Ukrainę, tutaj Japonia się dołoży do odbudowy i to będą sumy, które będą szły w dziesiątki miliardów dolarów. Więc się pojawił... Dobrze, zacznijmy od tego. Wojna się skończy, prawda? Wojna się skończy i trzeba będzie tą Ukrainę odbudowywać. No i teraz kto tę Ukrainę będzie odbudowywał? Będzie odbudowywał ten, kto się zjawi w odpowiednim momencie z portfelem i powie, kochani, my tu mamy pieniądze, my tu się dołożymy, będziemy odbudowywać. No to właśnie Japonia się stawiła na starcie. Marku, ale o to chodzi. Doskonale wiesz, bo u ciebie kiedyś była też ta grafika, ten konflikt przecież już trwa ponad rok, ale te mapy takie Ukraińców, które oni prezentowali, czyli te regiony, które tam dostaną Niemcy, tak, Francja, tak. Polska, to one już się pojawiły 2-3 miesiące po rozpoczęciu konfliktu? Tak, ale pamiętajmy, kto robił te mapy. Ernst & Young. Także to się mogło jeszcze bardzo wiele zmienić, bo firmy konsultingowe są, powiedzmy, elastyczne. Prawda? Nie, bo pamiętasz tą dyskusję, jaka trwała, że Polacy chyba otrzymali, nie chcę wprowadzić błąd, ale chyba na 100% mam rację, Donieck, tak? I była ta dyskusja, kiedy to oni odbiją Donieck, że jesteśmy tak naprawdę rzuceni tam, powiedzmy, na jakiś ten, a tu nagle wchodzi Japonia, tylko Marku, pytanie z mojej strony, czy wizyta, i to wizyta niezapowiedziana, tajnym lotem premiera Japonii, nie jest jakimś tam... pokazaniem takiej przeciwwagi, że no tutaj Chiny lądują w Moskwie, a jednak ależ inna potęga, Japonia... Ależ oczywiście, że tak. I że ta Japonia jak najbardziej będzie i że ta Japonia jest w grze i być może nie tylko chodzi o odbudowę. Pamiętajmy, jak pojechał premier Kishida do Kijowa. Jakim środkiem lokomocji? Pociągiem z Warszawy. Tak jest. I że z kimś się w Polsce spotkał. Ale to A nie przypadkowo przedstawiciele wielu różnych służb coraz częściej się u nas pojawiają. Dokładnie, ale jeszcze to jest istotne, że on się z kimś spotkał od nas. Oczywiście nie bardzo wiemy, z kim tajne przez poufne, może się dowiemy, ale rozmawiał. A jeżeli rozmawiał u nas, to ja myślę, że on nie tylko rozmawiał o przyszłej odbudowie Ukrainy, ale także rozmawiał o tym, co teraz dla Ukrainy można zrobić. Pamiętajmy o tym, o jednej zasadniczej sprawie, o tym, że 2 dni temu ogłoszono fundusz amunicyjny Unii Europejskiej.
2 tak. miliardy euro. Nie jest to dużo, ale to jest wystarczająco tak na pierwszy rzut na samą amunicję artyleryjską. Mało tego, że na samą amunicję artyleryjską, moje źródła mówią, że chodzi nie tylko o amunicję wzorów zachodnich, natowskich, ale także o wschodnich i będą czyszczone wszystkie magazyny. No co tu przychodzi do głowy? No myśmy już swoje podczyścili mocno, Słowacja, Czechy, tak, ale jest jeden kraj, który ma, no i on tak, no trzeba by porozmawiać z jego klasą polityczną, bo tam opory są duże, a ten kraj nazywa się Bułgaria. I to ale nieprzypadkowo Bułgaria oznajmiła ostatnio też, że wznawia produkcję. O właśnie! I czy to przypadkiem jedno z drugim według tego, co ja słyszałem, to jedno z drugim ma pewien istotny związek. Czyli pieniądze z Unii do Bułgarii i do Rumunii, bo oni jeszcze to robią, po czym idzie to spokojnie już jako bułgarskie i rumuńskie do Ukraińców, bo naprawdę tutaj wymiana sprzętu artyleryjskiego, tego nie można robić na szybko, a oni mają bardzo dużo jeszcze tego sprzętu standardów wschodnich i ten sprzęt się sprawia. Także nawet choćby te dane, które tam dali Słowacy, to jest bardzo istotna rzecz. Marku, także tutaj, ja jeszcze muszę zapytać, żeby wrócić tak. troszeczkę do początku naszej rozmowy, do samego lidera Chin, który jest w Moskwie. Powiedz mi, jak w twojej ocenie, oczywiście pisałeś to też na swoim profilu, czy ta wizyta cokolwiek zmieni, czy jest tylko, tak jak to wspomniałeś na początku, takim zaciśnieniem pasa gospodarczego, ale jednak w formie takiego zaangażowania, bo więcej jednak słyszymy o chęci zaangażowania Chin w rozmowy, niż jakiegoś jasnej deklaracji co do wsparcia militarnego Rosji. Dlaczego? Dlatego, że wojna rosyjsko-ukraińska zrujnowała najważniejszą inicjatywę eksportową, gospodarczą Chin, czyli inicjatywę pasa i szlaku. Oni chcieli zbudować taki jednolity pas transmisyjny, który wiedzie praktycznie od Pekinu do Lizbony. No i to już wszystko zdechło, umarło. Dlaczego? Dlatego, że potrzebne są trasy przez Białoruś, przez Polskę. Tego nie ma, tego nie będzie. Przez Ukrainę wiadomo było, oni już wiedzieli, że tego nie będzie. Miała być odnoga na państwa bałtyckie, miała być odnoga na kraje Azji Środkowej. Tego się też nie da zrobić tak do końca, zastąpić, rozmawiać z Turkami. Chiny cisną na pokój. Na pewno coś obiecali Rosjanom, jeśli chodzi o kwestie militarne. Ale uważajmy, za jaką cenę? Za cenę zaciśnięcia im pętli na gardle, jeżeli chodzi o eksport. Przecież rozliczenia w juanach, to znaczy, że rozliczenia transakcji przenoszą się do Ludowego Banku Chin. To jest praktycznie rzecz biorąc częściowe podporządkowanie rosyjskiego eksportu Chinom. Teraz już rozliczenia, ten gazociąg Siba Syberii, 1/4 gazociągu miała być finansowana przez Chiny. No i co? Ano nic. Rosjanie muszą sfinansować wszystko. W dodatku baza do rozliczania kontraktów jest ustawiona na podstawie 2020 roku. A co wtedy było? Pandemia była i ceny gazu szły w dół, bo szło w dół zapotrzebowanie. Czyli no, wygląda na to, że tak naprawdę Rosja za bliżej nieznaną pomoc chińską, a nie będzie to pomoc sprzętowa, zaczyna płacić niezależnością i samodzielnością. To jest niesamowite. Tego nikt jeszcze w lutym 2022 roku, gdyby ktoś powiedział, że takie coś się stanie, no to zostałby uznany za wariata. Ale czy może, Mateuszu, znasz książkę Sorokina, Dzień Oprycznika? Tak jest. No więc właśnie, polećmy ją wszystkim naszym słuchaczom. Dlaczego?
dlatego że tam rosyjski autor wykazał się nieprawdopodobną intuicją. On to po prostu przewidział. Co prawda w innych dekoracjach tam się carstwo odbudowuje, ale Mateuszu, no kurczę, jesteśmy w takiej sytuacji, że my nic nie potrafimy przewidzieć, a kto wie, co będzie za rok. A czy Marku, to mi się nasze rozmowy pod tym względem bardzo mi podobają, bo my moglibyśmy je ciągnąć, bo ja dzisiaj, teraz mógłbym ci zadać pytanie, bo to też się samo nasuwa, czy jednak na przykład Węgry, blokując to wszystko względem Rosji, to one bardziej działają na interes Chin czy samej Rosji, tak? No bo pamiętajmy, że te wszystkie huby tego jedwabnego szlaku wspomnianego przez ciebie miały także powstać na Węgrzech, w Budapeszcie, tak? A ja bym się spytał w tym momencie, na ile Orban ma dobre informacje i czy on się orientuje, że właśnie wkłada rękę do nocnika i ten nocnik jest pełny. Bo tutaj plany rosyjskiego hubu gazowego i dostawy gazu rurociągiem via Węgry, to tak Chinom to nie bardzo się opłacają. Więc ja myślę, że one już są bardzo mało aktualne. Marku, na koniec przeskoczmy jeszcze na mapę, cały czas związane z Rosją, Chinami i konfliktem na Ukrainę. Uaktywnił się pupilek Chin, a mianowicie mowa o Korei Północnej. No właśnie. Czy to jest też forma dlatego, że Japonia zaczęła wspierać troszeczkę tą stronę ukraińską, chociaż takim sygnałem w postaci tej wizyty? To ja ci powiem i państwu coś ponurego. 800 tysięcy zgłosiło swój akces do armii. 800 tysięcy w Korei Północnej. Co to znaczy? Jest jeden z podstawowych wskaźników głodu w państwie Kimów. To jest właśnie masowe zgłaszanie się do armii oraz do struktur MSW. Dlaczego? Dlatego, że oni jedyni i ich rodziny dostają normalne przydziały jedzenia. Jeżeli 800 tysięcy, i to studentów także, zgłasza się ochotniczo do armii, to znaczy, że nie ma co jeść. Poza tym jest jeszcze drugi wskaźnik i już mam takie informacje, bo bardzo dobrym tutaj źródłem jest singapurska gazeta The Straits Times. Ona już podaje, że zaczął się handel kobietami z Korei Północnej. To są młode dziewczyny, kobiety do 35 lat. One są wypuszczane przez MSW Korei Północnej jako żony lub damy do towarzystwa dla Chińczyków głównie, ale trafiają nawet czasem do Australii, a ponieważ są wypuszczane, to znaczy, że w tej grupie jest sporo wróbelków z wywiadu. Więc jeżeli już się zaczęło, to znaczy, że głód się zbliża. A jak pamiętaj, jak głód się zbliża, to zawsze państwo Kimów się znienacka uaktywnia i na przykład robi próby rakietowe, prawda? Ja oczekuję, tak, że za moment zacznie, że będzie odpalona atomówka. I co się zacznie? Ano zacznie się to, wicie, rozumicie, towarzysze z Japonii, ryż nam potrzebny. Zawsze tak było. Tak jest, zawsze tak było i tym razem też tak będzie. Ale Marku, to pojawiła się pewna taka opinia, że jednak to też jest forma takiej przedstawienia przez Koreę mobilizacji jednak, że oni mogą, oni ochotniczo, ale jednak tak naprawdę informujemy świat o jakiejś takiej, powiedzmy, wzmożonej mobilizacji. Przeskakujemy, odciągamy nieco od Amerykanów, od Ukrainy i niech chociaż jedno oko spojrzy. Nie odciągamy, bo przecież pamiętasz w listopadzie po tej ofensywie ukraińskiej przemknęła tak informacja przez całą prasę światową, że Kim zaoferował 1 000 000 żołnierzy Rosji. I potem o tym było głucho, prawda? O tym milionie, na pewno była też forma tych pracowników, tak? Którzy tak mieli się pojawić w odbudowie przynajmniej tych zajętych terenów przez Rosjan. Tak, i to się w ogóle nie pojawiło, to się nie zrealizowało, tego 1 000 000 Rosja nie chciała, bo też no, w co ich byłoby uzbroić, prawda? I to już był wtedy sygnał, że coś się w państwie Kimów sypie. Bo jeżeli oni tak łatwo zaoferowali, Kim tak łatwo, z rękawa 1 000 000 wyjął, to znaczyło, że po prostu jest za dużo gąb do wyżywienia. A sam model gospodarki Juche, no to
generuje klęski głodu periodycznie mniej więcej co 5 lat. No właśnie 5 lat minęło od ostatniej. Ja Marku, bym to patrzył w ten sposób. Marku, ale ja pamiętam, przecież pamiętamy te konflikty na Półwyspie Koreańskim, no ale to zawsze one były tam jakoś inspirowane, wspierane przez Chiny. No czy teraz jest podobnie, jeżeli nie, coś... Nie, nie, tutaj pamiętajmy o jednej rzeczy. Korea Południowa, teoretycznie skłócona z Chinami, w rzeczywistości są tam firmy, które robią z nimi interesy. No pomyśl sobie, jak wyglądałaby cała chińska produkcja elektroniki bez Samsunga, bez koreańskich innych firm. Oni owszem mają ZTE, mają Huawei'a, ale układy o wysokim stopniu integracji oni mają z Korei głównie. Stany zablokowały wszystko. Tajwan to samo. Tutaj to, co było, tutaj widać było już, odkąd się Xi pojawił, no już tak mniej więcej, kiedy nastąpiło, gdzieś tak myślę, że jesienią, jak nastąpiło zaostrzenie polityki zagranicznej chińskiej, to tajwańskie firmy się zaczęły zwijać z mainlandu chińskiego. Zaczęły się przenosić. Przecież my mamy, w tej chwili na stole mamy 6 informacji o tym, że tajwańscy producenci chipów się przenoszą w związku z Chip and Science Act do Stanów. No mieliśmy duży eksodus specjalistów przecież. Tak, dokładnie. I to skąd się przenoszą? Przecież to są te fabryki, które są zamykane w mainlandzie chińskim. Nie gdzie indziej. Niewątpliwie, Marku, kwestia azjatyckiego wpływu na geopolitykę i na naszą część Europy jest tematem rzeka. Ja mam my tego nie doceniamy, a to jest cały czas gdzieś tam z tyłu głowy powinniśmy mieć, że to jest nie tylko Rosja, nie tylko Europa, ale cały czas też Chiny. No, zobaczymy. Też Chiny, cała Azja już w tej chwili. Zobaczymy, co przyniesie wizyta, jakie efekty będą wizyta premiera Japonii. Przecież u nas duże interesy, Koreańczycy będą tutaj otwierać Poznań i przemysł zbrojeniowy na pewno koreański otwiera się zobaczymy, na Europę. Zobaczymy, jak to co będzie jest... wyglądało. Tak ale jest. Było takie bardzo dobre szwedzcy analitycy siedli do analizy i co stwierdzili? Stwierdzili ciekawą rzecz. Stwierdzili, że konflikt ukraińsko-rosyjski w tej chwili swoimi wpływami objął 71% globu. Czyli 71%. Światowy konflikt. Tak, czyli mamy do czynienia niemal z konfliktem światowym. Marku, i ten konflikt światowy, to co się wokół niego dzieje, analizy tego wszystkiego znajdziecie oczywiście na profilu Marka Meissnera. Marku, dziękuję Ci, że poświęciłeś nam czas. Mam nadzieję, dziękuję że nie po raz bardzo. Ostatni. Jesteś oczywiście przyjacielem naszego kanału. Odsyłamy oczywiście do innych naszych przyjaciół, do Pawła Jeżowskiego, który się perfekcyjnie zna na gospodarce, do Maćka Lisowskiego i do wielu innych. Wam serdecznie dziękuję. Zapraszam na kolejne materiały, do subskrypcji naszego kanału i do odwiedzenia naszych mediów społecznościowych. Dziękuję bardzo i do widzenia, do usłyszenia. Do usłyszenia, Marku.